Zastanawiałeś się kiedyś, czemu tak trudno wypełniać Boże przykazania? Zastanawiałeś się, dlaczego świat traktuje Boże prawa, Boże ustawy jako jakiś nie do uniesienia ciężar, jako jarzmo, które jest nakładane na ramiona ludzi, którzy nie zdołają udźwignąć takiego ciężaru? Czemu świat traktuje dziś przykazania, czemu traktuje Boże prawa jako coś nieprzystającego do czasów, jako coś nierealnego do spełnienia? A może to wszystko dlatego, że próbujemy rozumieć Boże przykazania, Boże prawa po swojemu, według naszego własnego klucza. Tymczasem przecież najlepszym nauczycielem i najlepszą wykładnią Bożych praw jest On sam. To Boże prawa, to Boże ustawy. I tylko w świetle Bożego Słowa jesteśmy w stanie pojąć, zrozumieć, że to, co niesie Boże prawo, jest dla nas drogowskazem, jest dla nas światłem, jest dla nas wskazówką. Tylko w tym świetle możemy pojąć, że to najlepsza dla nas droga.